Okej, możemy pogadać. Ja wiem, że Pele jest super, bo... Gdzie będę jutro? Ja chyba odpuszczam TikToka na razie, wiecie? Bo? No bo, kurwa, moja psychika już siadła w tym momencie, kurwa, na tej ławce jebanej i zaraz będzie płacz, kurwa, na środku wyjebane. Ja muszę chyba odpocząć, wiesz, ja chyba sobie tak... Paulo, i tak dostaniesz bloka ode mnie, przynajmniej. Serio, widzowie. Spierdalasz. Kochani, zbanujcie mi tego followa. Trzyma dyla, kochani. Trzy róże, dawajcie, rzucamy. Dzięki, Dorota. Jeszcze dwie osoby. Mamy to. Dobra, spoko. Dzięki, Vlog of Snap. Dzięki, Marcinek. Tak, czekam na taksówkę dalej, kurwa. Vlog of Snap to jest mój hejter. I prosiłabym cię, żebyś go zablokował. Czemu jesteś smutny? Długa historia. Już chyba długo się nie uśmiechnę, tak. Takim szczerym uśmiechem, więc... Nie słyszysz? Co? Tak, blokuję. Wypierdalasz, kurwa, Vlog of Snap. Chuj ci w ryj, kurwo, i wypierdalaj. Dzięki za... Nie? Dzięki za ten, za, nie wiem co dostałem, lustro, dzięki bardzo. Kochani, mamy raz i dwa. Ja nie potrzebuję gadania, wiesz? Ja to mam gdzieś wszystko. Wisi mi to wszystko, kurwa. No bo jestem zdenerwowany i mi to... Jeszcze jedną po tej bitwie i ja czekam tą taksówkę, bo mi telefon zaraz padnie. Się popłaczę chyba. Kaka tubka, dziękuję. Koniec nie mówię. Nie warto. Oj, za późno. Aleksandra 99, masz ode mnie informację. Kiedy Gdańsk? Nie wiem. Za rok. Przyszła moja hejterka. O imieniu Armena. Szymon, ale pytał cię ktoś o zdanie, kurwa. No pytał cię ktoś o zdanie. Chilist, ja dobrze się czuję. To co ludzie? Masakra. Ja. Polecam obserwacja. Weronika. Będę krzyczał. Będę. I mam to gdzieś. Weronika, polecam obserwacja. Wiesz co, ja chyba się spakuję jutro albo pojutrze i chyba po prostu wyjeżdżam stąd, serio, bo ja mam dość. Chyba sobie wyjadę tak, że nie odpalę ani TikToka, ani nikt nie będzie nic widział. Ani wiedział. Po prostu wyjadę i nikomu nie powiem nic. Bo mam taki humor jak nie inny i nie wiem, chyba wyjadę gdzieś. Ej, wiesz, ja tu siedzę na ławce, ja się zaraz popłaczę, przysięgam, że kurwa popłaczę się na tej jebanej kurwa ławce, nie? Tak, jeszcze petardę mi kurwa może w ryj kurwa wsadźcie, jak rzucacie już. Ja pierdolę, ja nie wierzę. W dupę. Co się stało? Spierdalaj, kurwa, spierdalaj, frajerze jebany. Chuj ci do mordy. Pies cię jebał, kurwa. Co się stało, dobra? No to już nie... Ty, kurwo, wypierdalaj. Szmato jebana, kurwo, niedoruchana. Chuj ci się wypierdalaj. Nie tak. Bo nie będzie mnie wkurwiał jakiś śmieć swojej konto. Sorry, kurwa, bardzo. Coraz gorzej się czuję, po prostu ja... Serio. Coraz gorzej tu jest ze mną. Ja nie wiem, czy na tej ławce wysiedzę. Mam dość. Mam po prostu... Dość. Nie będę gadał na live, ale po prostu mam... Mam po prostu dość. Dość. Pakuję się i jadę. Gdzie?
Nie wiem, może nad morze sobie pojadę, bo mi się. Ja nie będę siedział na pewno, ja sobie gdzieś pojadę i nikt nie będzie wiedział, bo włączę sobie tryb nie przeszkadzać i nikt się do mnie nie dopisze. Cześć, cześć Ago. Nie też, ale jest. Dzięki. Mam wszystkich dość, wszystkich po kolei. Nie, że jakby z urazą do was wszystkich, po prostu mam dość każdego. Ludzie to są takie kurwy i po prostu nie. Pakuję i wypierdalam. Dziękuję za róże. Dzięki Bania za róże. I od wczoraj spoko, ja mam załamkę od, poczekaj już ci powiem od ilu mam załamkę. Od 17 roku życia mam załamkę, czyli 3 lata, więc spokojnie. Jasna orbitka, coś ci powiem. Idziesz stąd, wypierdalaj, do widzenia. Kaj, jeszcze 2 badania. Dziękuję za perfumy, dzięki Kasiek. Ej, dobra, jeszcze, ej, dawajcie jeszcze jedna osoba. Dzięki Bania. Dzięki Ewka. Ej, jedna róża. Halo. Kochani, 2 badania. Cześć Zibi. Ej, mamy to. Mamy to. A mnie. Mamy to. Ej, dawajcie, zabieramy winy. Błagam was, dzięki Jago. Teraz razy 2 coś rzućcie. Lekcji hejtuje lasu, czyli te chuj ci w pizdę. Nie będę pisał na Instagramie do nikogo, nie. Paula, obstawiam następne. Ej, blokować to konto znowu. Tosi, ja pracuję, wiesz? Pierdalaj, kurwa. Cześć, Krychu. Ja pracuję. Pedale, kurwa. Ja mam 2 prace, także spokojnie. Co szkoda. Co szkoda, Bania. Ej, bloguj tego kurwa pedała, kurwa, bo do ciebie przyjdzie znowu. Kto? No ten Paulok, zaraz przyjdę. Kurwa, frajer głupi. Ok, szacun. No, ja bardzo dużo pracuję, wiesz. Ja mam normalną pracę, jeszcze grafiki robię w komputerze i tutaj po prostu jestem tak sobie, po prostu posiedzieć, pogadać, no i... W sumie to dorobić, no bo tak naprawdę są takie gifty, nie? Nie będę pisał, bo nie będę się nikomu narzucał i jak ktoś chce napisać, to napiszę. Ja nie będę do niego zapisał. Nie, nie będę się narzucał, wiesz? Ha. Co ci się stało tam? Ty do mnie mówisz, aż mi się śmiać zachciał. Oświecona chuj. Jestem sobie, czy jestem gdzie indziej? Oświecona chuj ci w dupę, wypierdalaj stąd, kurwo. Tego faulogę też kurwa zablokuj. Kogo? Tego faulogę. Nie, bo znowu dał faulog, podłoga off, podłoga snap. Nie mam takiej osoby na live. Cześć, Patrycja. Czaję? No. Także jak ktoś chce do mnie napisać, zapraszam. Ale nie obiecuję, że odpiszę każdemu. Albo w ogóle, że komuś odpiszę. Ej, zablokować mi ostatnio moją Mohikan. Nie ma już na razie. Dzięki za róże. Yeah. Kochani, przebijamy je i zabieramy do tego. Dzięki za róże. Dzięki za róże. Za chwilę idę do pera. Dzięki Bania za róże. Yeah. Kochani, 10 sekund zgadzam. Tak wesoła mają to nowe konto. Tobi, powiem ci tak. Transwestytą bez zębów. Niech se będzie, ale kurwa wypierdalasz stąd. Do widzenia. Tobi, jesteś kurwa bez mózgiem. Nie, ja to dzisiaj na live'a nie wchodzę do nikogo. Ja dzisiaj się wyłączam. Dzisiaj się wyłączam, na pewno już się dzisiaj nie połączę z nikim na lewo, nie ma takiej opcji. Dzięki za róże. Zablokujcie to konto, bycie waszej maszyny. Zablokujcie to. Wypierdalasz kurwa faulog. Kurwo i pierdolona. Zostajesz to blokowany kurwa na całym TikToku. Ja się o to postaram.
Cześć, Zuza. O co się postarasz? A gdy mnie gej proszę teraz zablokować? W tym momencie. Jakie błogosławieństwo. Kurde, no, no wiesz co. Na razie, Rosidko. Cześć. Trzy róże. Weźcie trzy różyczki. Ej, no zróbcie wyzwanko. Dzięki, Dorota. Jeszcze dwie róże, halo. Dawajcie dwie róże jeszcze, potrzebne. Jedna. Maciej Bryczek ma HIV, spierdalasz stąd, kurwo, fejku. Blokować tą Crazy Monikę XX. Tak samo, banować to konto. I proszę, żeby zablokować to konto stąd. Zgłaszać to konto, bo to jest osoba, która się na mnie podaje. Ja też zgłaszam. Chodź na Żuku, ziomek. A kim ty jesteś? Kurwa łać. Przepraszam bardzo, bo ja wiem, gdzie jest Żuków. A kim ty jesteś? What the fuck? Tak, jedyny prawdziwy, tak. Ja nie nazywam Patuszy, tylko Patuszy Wytki, ja tego trzeba zacząć. Dzięki, Sadowski, za róże. Właśnie z live'a ci zablokuję ten profil, bo właśnie ci zgłaszam. Nienormalna jesteś, Monika. Ej, tak szczerze, ja coś powiem. Tak szczerze, w tym momencie nawet nie mam ochoty się odzywać. Po prostu nie wiem, zatrzymanie... Kurwa ust. Dobranoc. Ilość róż nie. Monika, ktoś napisał, że ci kwiaty pocztą kwiatową wysłał. Nie wiem, gdzie to tak są. Ktoś napisał, że ci kwiaty pocztą wysłał. Tak, przed sobie wiedział. Żartowałem. Bo jak przyjdzie, to tak. Czy przyjdzie coś nie tak, to zobaczycie. To zobaczycie. Tak, to... Uciekam od was za 20 sekund. Oj, dzisiaj będzie ciężka noc, ja pierdolę. Niestety ciężka noc. Ej, panujcie, znowu to konto weszło. Zablokować. Jeszcze jedno. Monika, ty cały dzień na live siedzisz, kurwa. Nie boli cię głowa już? Nie. Ja pierdolę cały dzień siedzieć. Podziwiam. Zaraz ktoś przyjdzie. Nie. Julian Majewski, zablokować. No, ciężko będzie. Ze mną. Zablokować, kurwa. Następnego hejtera. Dobra, idziesz? Pedro Sanchez, tak samo. Kogo ty blokujesz? Za co ich blokujesz? No, raczej nie boli mnie. Dobra, ale to jest serio ostatnia i spadam, bo mi zaraz telefon padnie i dyntka będzie. Nie jestem spokojniejszy. Nie jestem spokojniejszy, po prostu się nie odzywam. Nie wiem, straciłem wenę na gadanie nawet. Nie chcę mi się kurwa gadać z mną. A, B, C, D, E, F, H, zablokować. Kondik zablokować. Nie interesuje mnie, że mi zaczęli spadną. Możecie sobie wtedy banować moje konta, a ja mam powód, żeby wyzywaliście. Bo robię screener cały czas. Przeblokuję wszystkich. No jak wyzywają, to się wiecie, nie dziwię. No dzisiaj nie, naprawdę dużo lepiej. Nie wyglądam lepiej. Coraz gorzej wyglądam. Jeszcze sobie muzyczki posłucham. Nie, Faulokowicz nam też, dokładnie osoba, która ma prawie 30, kurwa, jest tak tępy jak noga od krzesła. Noga od krzesła, Boże. Monika, skąd ty tekst bierzesz? Wyglądasz spoko? Nie. Czekaj, Faulo, jak kurwa przyjadę do ciebie, kurwa, do tego pierdolonego Białego Stoku.
Nie jestem to chybiwy. Kurwa sama na halam w molnej ci kurwa wyjebia. O Jezu. A ty nie zaś nie... Może ty mnie zgłasz... Nie mnie zgłaszał, bo nie paruje mi to konto. A zobaczę. Komunika, nie można bić ludzi. Generał Mateo, cześć! Ty byś wszystkich biła, kurwa mać. No i będę napierdalać, kurwa, a co? Nie można bić ludzi. No ty, szalona jesteś. Tak jak ty będziesz mi pierdolić, tak przyjedź, jak ci kurwa najemy, to zobaczysz. Aż się zaśmiałem. Ja powiem tak. Widzę po twoich postach. Chyba, czepiasz, kurwa, naprawdę. Jak z pięści by wyjebała. Boże, i ogarnijcie się. Dobra, pójdziesz sobie z dwoma winami stąd i tyle. Zablokować to, utkaj pizdę Maciej Obrócku, zablokować to konto. Boże, Michał. Błagam cię. Cichutko. Nie piszemy tak. Nie, nie. Ciekawe, Paulo, ile jeszcze tych kont wymyślisz? 8 można maksymalnie stworzyć, sprawdziłem. Bo z 8 ci obserwacje zostawiłem. Ludzie powiedzą, że jestem kretynem siedząc pół do pierwszej w jakimś parku zasranym. Mówię wprost. Tak, będę banować konta i będę wyzywać te konta, które mi ubliżają. I nie ma wybacz u mnie. A zbanujecie mi konto, to już będzie podlegało pod nękanie. A twoje dane Paulok znam. I to całe. Chciałam ci tego oszczędzić, ale wiesz, że będę takim konfidentem. Będę takim konfidentem, że pójdę i cię zgłoszę na policję. Tak, ojciec święty, zablokować tak samo. Dzięki za róże. No niestety. Wow, mega. Wow, mega. Siemano, cześć. No widzisz. Jestem spokojny, bo jestem zmęczony i nikt mnie nie wyzywa tu, więc wiesz. Dzięki, Abdullah, za róże. Clean and pleasant. Przydałby się w prezencie fajnie. Ej, dawajcie, zabierzmy tego wina. Weźcie coś takiego, rzućcie, żeby tylko przebić to może. Albo przeklikajcie w ekran, kurde. Samym kliknięciem przebijemy to. Ogarnijcie tak. Się. To patrzcie. Czekajcie, czekaj, nie blokuj. No nie, ej, dostałeś ten... Dostałam tamci. Ale Michał, kurwa, chuj ci do tego człowieku. Ja pierdolę. Dobra, ja lecę do Pelega. Czekaj, jeszcze tylko wypierdolę go. Wypierdasz, kurwo. Do widzenia. Dobra. Reykjavik pozdrawia, to pozdrawiamy Islandię. Dobra, ja Monika spadam, bo ja naprawdę nie. Trzymajcie się, nora. Zablokować mi ten... tego fejka. Dzwoni do nas krowa. Ta. Chyba krowa. Czego krowa? Pele, my musimy się spotkać, ja ci nie będę teraz tutaj na TikToku mówić o co chodzi, ale musimy pogadać to też poważnie. No, no. Ja też, no. Bo mam pewną sprawę do ciebie i to dość poważną. Dobra, to napisz mi na Instagramie później. Nie chodzi o łysego, to całkiem chodzi o coś innego. A, dobra.
No. Także napisz ci na Instagram. Widziałeś, co Łysy dzisiaj zrobił? Armena, działaj! Widziałeś, moje, co dzisiaj Łysy odwalił? No, widziałam. Kurwa, wyzywał mnie chuj na live'ie. Zboczeniec jeden. Jezu, jaki kot powstaje, Boże. Tapujemy, kochani. Ja mnie na razie tekst wracam. Siemanko. Armena, Roxę. A co ci daje Roxę? To jest ich sprawa. Nie, Lukas, nie obrażę się. Czego? Moja mama mi bardzo ostatnio pomaga. Bardzo się cieszę, że wróciła do mnie na nowe konto. Tak? Bardzo się cieszę, no. Że jej pomagała, co? A mi w ogóle nie pomaga. To coś za Buda robił. Co? Coś za Buda robił. No nic. No nic, no coś musiałeś zrobić. Skoprada, dzięki. No nic, ona mnie nie lubi po prostu. Tak, wczoraj nie lubię. Pytała, żebym się tam połączył. No. Oj, powiem ci, że te Mati i ta Lasucita to się doigrają teraz. Oj, uwierz, nie, z Lasucita mam fajne kontakty teraz, uwierz, i nawet jak weszłam do niej na live, to tajemnica Monika weszła. Boże, babciu, tajemnica Monika do mnie weszła. Masakra. Ale co fajne było, no po prostu powiedziała, że no dobra, koniec tego po prostu pomiędzy nami spina, bo ja że dobrze, nie będzie tak ubliżać i w ogóle, także. No. Z tego się cieszę akurat. No to lepiej nie mieć spin niż mieć spiny, no ale jak ci robią bez powodu spiny. No, ty sobie możesz usunąć, ale wiesz co? Swoje majtki po tygodniowym chodzeniu. Dzięki, Wilczyk. Ja pierdolę, nie wiem, co on wyprawia, ten Faulog. Faulog, pokażę ci tylko tyle. Sorki, Perze, to oczywiście nie do ciebie, ale pokażę ci tak, Faulog. Masz, kurwa, to dla ciebie. Taki prezent od serca. Ja pierdolę, ile on tych kont zakłada, kurwa, to ile jakieś nazwy wymyśla, kurwa, i zakłada konta, żeby kurwa tylko ten, tylko żeby wejść. Ej, wiesz, co ja bym zrobił? Czekaj, bo tu jest u mnie ten, Mateusz tu jest u mnie. O, to co ten knuj tam robi? Mateusz, tak jak mówię. Ja się do tymi odzywam, ja sobą spinę nie mam, ja tylko powiem tak. Mój temat ma być zakończony. Jeden twój kupi ruch, a ja ci blokuję konto i to już jest koniec. On cały czas na swój temat gada. Ja wiem, że chciał w kółko. No. Wiesz, Armena, zablokuj następne konto. Siema, Juleczka. Boże, ja tylko... Dzięki, Panda. Kurwa. Nie płaczę, czemu? Jaki bym miała powodu płaczu? Mateusz, dzięki. Co druga moja koleżanka mówi... Wiem, że cię już bolą palce, wiem. Paula, powiem ci tak, była zmina, ale widzieliście w ogóle TikToka, razem wejść i do Pelogii sobie zobaczyć. Dobranoc, Aneta, dobranoc. Babcie jutro przekażę, jutro do niej wpadę na live'a, bo jutro babka wraca. Raczej dzisiaj już wracę, tylko że jutro już będzie. Tak, Łukasz, no. Nie, King for Life, nie szukam chłopaka. Wiesz, o co mi chodzi dokładnie, Bela? Znaczy, z tego może... Powiem tak, ty i ten koleż fajnie zaśpiewaliście. Ale chodzi mi głównie o kawałek, jak Mateusz śpiewa.
Nie ma miłości, te oczy kule mam wyczyszczone, ja pierdolę. Ale widziałeś, jak on ręką wywijał? Ja pierdolę, ja nie wierzę. Ale najgorsze jest to, że on nam piosenkę zepsuł, bo pod piosenką są same komentarze, że on jest matkobijcą. Masz rację. Dosłownie. Ja mu to mówię, on... Ja mam status gwiazdy, wypierdalaj. No Mateo. A patrzę, czyli dobra już. Rzeczywiście. Dałem się tyle wbite, porobiłem z tego strzelania. Bo co takie trwale wyczucie? Nieważne. A jeszcze tam, po włosy muszę jechać, burza. Nie chcę mi się. Wyzywał matkę na live i uważał, że to gra dla zasięgów. Monika, ja. Powiem tak, na temat jego mamy się nie wypowiadam i nie będę wchodzić w ich relacje. Macie pytania do niego, czy sobie do niego idźcie, naprawdę. I to nie pod sumem podbicie rzeki, tylko po prostu idźcie do niego i zapytajcie. Bo ja nie chcę wtrącać w następną dramę, naprawdę. A kto to jest ta Rafalala? Rafalala to jest taka osoba jak ja, tylko że pan czy także jest na bardzo wysokim poziomie, bardzo wysokim. No bo właśnie Mati mówił, że jej zasięgi zaczęły znowu wskakać i musi się do niej dołączyć. Zablokujcie tego faulowca, proszę. Ja rozumiem, nie wierzę. To już jest chyba 10. konto. Dwie różyczki, kochani, dwie różyczki. Ale kurwa, spóźnić. Rafalara, to tragedia, piszą. Faulok ma reaktywację, wiem. On ma odchody jak jest w ogóle. Rafalara, o sobie sens fałańskiego? Nie znam, lubię szpinak. Było blisko. No nie. Nie będę gadał z żadną dzanieńską, Boże, niech... Niech ona sobie weźmie i niech ona sobie gada z Rafalarą, z tą Caroline. Ja nie mam zamiarnej niszoda. Ja w ogóle muszę z Malubą się spotkać, bo też mam dla niej bardzo fajną wiadomość. Z czego na pewno będzie zadowolona ze spotkania ze mną, bo mam bardzo ciekawe materiał w niej. I to nie chodzi ani o Alka, ani Łukasza, o nic z naszą federacją. Dostałem ciekawy materiał na jej temat. Także ona musi ode mnie to dostać. Same dramy z Rafalarą? Nie, wiesz co, wysłał mi jakiś koleś po prostu, który ją nęka tak samo, bo Łukasz albo opuścili, powiedzieli, że na jej temat nie będą się wypowiadać, bo ona ma własny poziom, własne sprawy, a odezwał się do mnie jakiś koleś i to 20 tysięcy obserwujących na Instagramie i on do mnie, że dam ci fajny materiał o Malubie, a ty to udostępnisz u siebie, ale ja nic nie będę udostępniał, jak będzie jej zgodę. Ja nie chcę, żeby mi konto zbanowali. Mhm. A on mówi, a to ja ci tylko zostawiam. No i no, nie ciekawe, że ty tam są oni, i ja dlatego musi to ode mnie dostać. Cwani. No. Armena, działaj. Zabielski? Nie wiem, co jest Zabielski. Co ta Armena tam robi? Ja pierdolę. Armena, czy ty to widzisz? To już jest 14 konto. Kurwa, zęba mi wyrwali moja. A który wyrwałeś? Siódemka, ósemka? Armena, ja też. CVV, tak samo, blokuj. Nie, no oni nie wyrwali zębów. Ja zęby będę miała wyrwane wszystkie niedługo. No kurwa, i krew. Paskudny ogr.
A D, bezmózgi facet. Lepiej nie mieć zębów i być paskudnym niż takim bezmózgiem jak te. Bo oni przynajmniej mają rozum, a ty nie masz wcale. Tu mi piszą, kocham Monikę. Tak, ja jej też strasznie kocham. Naprawdę. Ja dzisiaj mam tyle po prostu na głowie, że teraz tragedia. Dlatego do Warszawy jak to malowałem się po prostu tak. Opa. U ciebie jest też burza, nie? No. No. Monika idzie tu do roboty? Nie, ja nie jadę do roboty, tylko jadę z właśnie na spotkania, spotkać się z Malubą. Dzięki nickim, Ania. Jadę się z Malubą spotkać, jadę się z paroma innymi osobami spotkać do Warszawy. Jadę w sprawach naprawdę bardzo, że tak powiem, ważnych. A nie tylko i może dla przyjemności. O, jest zajebisty, wartościowy człowiek. No jest, jest. Bo może pozałatwiać sprawy, może tak samo po włosy na Madę Wilską jechać. Pele od blogu. Mieliście spotkać? Tajemniczy kocze Moniki. Pele od blogu mnie. Widać, że sobie zasłużyłeś na to, że cię zablokował. No. Ja? Za Tomka dziękuję za loda. O, ty tajemnicze krocze mi co chwilę przychodzi i pisze, że przyjadę do niego do domu. Podaję się za siebie, dla ciebie. Tak, a powiem ci tak, to jest fakt autentyczne. Armenka to jest moja moderatorka i strasznie jej się podoba. Ona powiedziała, że zresztą ty nie słyszysz, teraz zapytam osobiście. Ty brałeś i ostatnio słyszałeś we Wrocławiu przez ulicę Oławską? No. Z takim koleżem troszkę wyższym? No. To my z Armeną cię widziałeś, tak? Dobrze mówiłam, oni cię Pele mówiłam. No to mnie nie rozpoznałeś. Co? Ja twój śmiech słyszę, nie rozpoznam. Tej ulicy, pozdrawiam. Boże Jezu, ile ty konwencja. Boże. Dawaj mi tą Armenę tutaj, jak mi uniwersy wyślę. Tak. Armena sama, tak. Sama live do mnie. Wiem, widziałem u tego, u Matiego. No. Ja bym się dojrzał. Armena jak kawę. Co Armena napisała? No, ja biedna jestem. A. No to Armena, to nie możemy być razem, jak jesteś biedną, to... A tylko szukaj lasek na poziomie. A nie, powiedziała szczerze, bardzo przystaję bardzo z siebie, to powiedziała szczerze. Dziękuję. Seks miarka dotyczona, ze wstęp swady, Boże święte. Monia, kiedy mi załatwisz tego fita z Agbę? Proszę? Kiedy mi tą piosenkę z Agbę załatwisz? Ja się jej zapytam, ale nie mogę ci nic obiecać, tak? Ja wezmę się i zapytam, bo proszę mnie, żeby wzięła i tak, żeby na twoje piosenki weszła. Ja teraz wezmę, tak, będę się opisać, to wezmę i się zapytam. To teraz to wyślę, że jej tą piosenkę, co wydam, tą miłosną o Lasu Cicie. Lasa nie zębę, bo nie giję. Armena, działaj. Może nie wierzę. Dobra, to wezmę jej wersję do piosenki najwyżej. Dobra. Ciekawe, czy się wam spodoba moja miłosna piosenka dla Lasu Cicie. To wy macie spinę, to tego się wszystko mazacie, że tak powiem. A ona wie, że ona tak specjalnie robi, bo ona mnie kocha. Jak dzieci, naprawdę. No, już nie to wytłumaczysz. A to już po 20 parę lat, Boże. No. A za kolek mi pisze, że... Co to za piosenka? Zobaczycie, chodź, wejdźcie sobie do mnie na Instagrama, ja tam dodam niedługo tą piosenkę. O, chyba tylko jestem. Czekaj, jak to się mówi? Czekaj, co to za koleg mówił ostatnio?
A! On do mnie pisał, że ja napastuję Lasucite do mnie. No, tak samo pisała o Lamsenomości, ja bym o wszystkich. No. A usłyszałeś o tym, jak ukradł im telefon? Proszę? Jak ukradł telefon i pieniądze od nich? Wiem, słyszałam. Masakra. Bez przestań. Zwykły złodziej prostak. Nie, że on tylko pożyczył telefon, a ten, bo bez kompozycja, bo miał sobie pożyczyć tylko do czasu, jak naprawi ten swój Samsung. A żeby brakło mu pieniędzy, to sobie wziął tańszy telefon i do tego resztę wziął podatek. No. Rzekomo. Ej, ludzie, ale dzięki, Chińczyk. Słucham zaproszenie na Insta, dobra, zaakceptuję po live. Ej, ale weźcie pod naszą piosenką, komentujcie tam za kolak Matko Bijca, bo jego, kurwa, jego tam część, jak to widzi. Komentujcie tam pod tą piosenką, tak. Jezu, ale się to widzi. On tam sam, ej, on tam sam z tymi hejtami walczy, on tam sam odpowiada na te hejty. Jesteście nikim, ja jestem gwiazdą. Ja pierdolę, nie wierzę. No. Ale głupi człowiek. Janax, dzięki. Armena, nie wierzę, kurwa. Ale wyjebane mam banio. On jest u ciebie na live? No. Jezu. Tam pisze, wszystkie usługi za 100 zł. Ja pierdolę. Kto? Ale nie wierzę. Mati wszystkie usługi za 100 zł? Czekaj, gorący duet. Nie, gorący duet bez zemna i Arbe tak to napisał i pisze, kurwa, na czacie. 100 zł za duet. Ja pierdolę, nie wierzę. Nie, kurwa. Gwarantuję wam, tylko za 150. Nie, no. Armena, weź tam wejdziesz, proszę. Co ta Armena tam robi? No, ona jest moją moderatorką. A. Bo bloka mam. Nie byłam. Co ty mówi, kurwa? No wiem, że to ty. Co ci się stało z kontem? Dzięki za pandę, Chińczyk. Nie, zbanowali mi kontą, więc. A za co? Za to, że dałem prawdziwe wideo o dziewczynie, która mi ubliżyła, to jeszcze pracownica, no. Ubliżyła mi wersję. Bo tak z dupy, bo sobie, co tam, że mam spierdalać, co mi w ogóle powiedziałam, to chyba oszalałaś. To chyba niebieski ma zmawiać. Ona do mnie weźmie pierdala i stąd, ja mówię, no to zobaczymy zaraz. Poszłam do kondukta, a ona mi zaczęła przyjść, kurwa, bo mówi, że no to ja sam mi tutaj nie będę wchodził, wypierdala z nim, bo czego z początku, a ja ją pchnęłam do konduktora i mówię, wypierdala, co możesz te. No. No i ona później szła z wózkiem, no ja jej nagrałam ją tylko od tyłu, cały kucyk i wózek było tylko widać. No. Ja mówię, jak szukacie dziewczyny, która mi obliżała, to znajdziecie ją w Warsie, pociąg ślepy za go numerze 3003. Na imię ma Beatka. O, i widziałam to na TikToka. No ale... Przenięcie ci z TikToka. Zablokuj tam. Tak. Zajebiście, tak trzymaj. Masakra. Ty to masz przeżycia, moja. Nie wrócę do branży. A jeszcze jedno ci powiem, usunę z TikToka, za chwilę właśnie przelewam pieniążki, żebyś nie mógł mi zablokować tego. Co tak napisał? No, bo jak mi się tam odgadza, że tam, że znowu TikToka stracę. No, zobaczymy. No. Żeby on zaraz nie stracił. Jebać, pamiętajcie, jebać za kolaka na YouTubie w komentarzu o piosence.
pisać tam, że za kolek matkojebca. Komentarz od Pelego prezencja. Najlepszy komentarz ma u mnie promo na Instagramie. O, widzicie? To jest zajebiste. Dlatego komentarzu dajcie po prostu link z Instagrama po prostu w ten nawiasie. No i najlepszy komentarz będzie miał promo u tego u Pelego. Tylko nie piszcie, że on ma najlepsze włosy w Polsce, bo się wkurwie. On już ma łzy, jak to zobaczył. Aż sześć za kolek mówił, że on ma najlepsze włosy w Polsce? Nie słyszałeś tego? Kto to powiedział? No. Ja ci mówię, on jest jakiś odklejony, ty. Nie wierzę. Co to za kolak? A, taki koleś bez włosów. To myślisz, że jest gwiazdą. Siema, kinia. Nie, ja nikomu nie podawałam żadnego numeru, Olka. Nie rozumiem, o co ci chodzi, ale do czego? Tak, szaman, no. Ale za kolegę jest łysy. Za kolegę już łysał. No, jest łysy. Za kolegę już z nikim, a jest skończony. Alvin, a jak on się nabijał za mnie? Kto? Ile razy ja będę znosić kurwa jego bluzgi, obelgi w ogóle? Za kolegę to jest Pokémon, no.